Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park współpracuje z miastem Wałbrzych, aby pomóc poszkodowanym w powodzi. Samorząd koordynuje działania prowadzące do przekazywania darów najbardziej potrzebującym, a strefa udostępniła swoje hale, które służą obecnie jako centra logistyczne i magazyny. Naprawdę doskonała współpraca z Urzędem Miejskim, z panem prezydentem, z panią prezydent Stec, która tutaj także zaangażowała się we współorganizację, dała nam, można powiedzieć, czy miasto dało nam swoisty know-how, jak to możemy zrobić. Nasza spółka córka prowadzi hub we Wrocławiu, także nasza hala w Jaworzynie Śląskiej jest oddana do użytku na potrzeby powodzian, ale tutaj w Wałbrzychu myślę, że jako spółka zarządzająca, jako pracownicy, jako zarząd przydaliśmy się także w tych bardzo trudnych czasach dla wielu osób, wielu mieszkańców Wałbrzycha, wielu mieszkańców Dolnego Śląska, tak żeby pomagać. Ciągle jesteśmy otwarci, 3000 metrów kwadratowych czeka na kolejne dary, współdystrybujemy te dary. Z tego miejsca chciałem podziękować, tak jak już wspomniałem, przede wszystkim miastu Wałbrzych, panu marszałkowi, panu wojewodzie, ale także wszystkim wolontariuszom oraz firmom, z którymi współpracujemy. To jest ASCE Workers, to jest Toyota, to jest InPost, które także bardzo zaangażowały się w bezpośrednią pomoc w tych najtrudniejszych dniach tuż po powodzi. Z jednej strony bardzo trudna sytuacja, bo powódź nie jest czymś prostym, sytuacja wręcz kryzysowa, ale jednak plusem jest to, że właśnie powstała taka bardzo dobra, bardzo budująca relacja pomiędzy właśnie samorządem, biznesem, czyli współpracą z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, edukacją i NGO-sami. Bo jeśli nie połączenie tych sił w tych czterech obszarach, to tak naprawdę z hubem mielibyśmy również problem. A my najmniejszego problemu nie mieliśmy. Świetnie koordynowaliśmy tą pomoc, przyjmowaliśmy dary z całej Polski. Nawet w nocy odbierane były telefony. Następnego dnia od razu wszystkie transporty wyjeżdżały do tych osób najbardziej potrzebujących. Chyba nie ma takiej małej miejscowości, która by stanęła pod wodą, a jednak nie dostała naszego wsparcia. Ponad 200 transportów w jedną stronę, czyli tutaj do nas na hub pomocowy i ponad 200 w drugą stronę. My musieliśmy przeorganizować pracę spółki. Jest dużo osób w trybie wolontariatu, którym szczególnie chcemy podziękować. Ten wywiad to takie trochę podziękowania za te ostatnie parę tygodni dla wielu osób, które swój wolny czas, swoje zaangażowanie poświęciły temu, żeby po prostu pomagać, żeby pomagać nam tutaj, wszystkim firmom, które się też przyczyniły do tego, że mamy wózki widłowe, które są pomocne w kwestiach przeładunku. No i oczywiście cały czas, tak jak mówiłem już wcześniej, jesteśmy otwarci na tą pomoc, na nowe dostawy, jeżeli takie będą, oraz na konfekcjonowanie darów, które spływają cały czas tutaj na hale przy ulicy Wilarczyków, ale także na inne huby. Pracownicy, którzy jakby nie tylko ze swojego obowiązku zawodowego, z racji tego, że byli pracownikami Urzędu Miejskiego, po prostu czuli się zobligowani, czuli taką wewnętrzną moc i potrzebę tego, żeby pomagać, i jak najbardziej wszystkie inne organizacje. No, gdyby nie połączenie sił, to tak jak powiedziałam, nie udałoby się nam. Natomiast uważam, że to jest nasz wielki sukces, mimo tego, że sytuacja była naprawdę bardzo trudna. Jesteśmy otwarci na pomoc do tego momentu, w którym ta pomoc będzie racjonalna, w którym będą wymagania. W tej chwili mamy założone, że pomagamy tutaj, jesteśmy na tej lokalizacji do końca października. Niemniej jednak, jeżeli będą takie potrzeby, zostanie nam to wyartykułowane, jeżeli chodzi przede wszystkim o miasto Wałbrzych, to jesteśmy otwarci. Mamy tutaj deklarację pana prezesa, rzeczywiście, że możemy przedłużyć umowę na wykorzystanie hubu, więc myślę, że z niej jak najbardziej skorzystamy, zwłaszcza, że za każdym razem oczekiwana jest od nas trochę inna pomoc. W pierwszej kolejności, jak Państwo pewnie pamiętacie, była potrzeba wielka tego, żeby dostarczać wodę na tereny zalane. Teraz dysponujemy tą wodą, co nie oznacza, że za chwilę nie będzie kolejnej potrzeby, żeby tą wodę nadal dostarczać. Później przeszliśmy poprzez artykuły chemiczne i inne elementy takie, które potrzebne były do tego, żeby sprzątać po powodzi. Również materiały budowlane, ale w pewnym momencie wróciła znowu ta potrzeba, czy to wody, czy artykułów spożywczych. Na razie trochę dzisiaj spokoju, jak Państwo widzicie, no niemniej pewnie jutro albo pojutrze będzie ruszał kolejny transport, w zależności od zapotrzebowania. Nie ukrywam również, że mieliśmy w pewnym momencie taką sytuację, że tych towarów mieliśmy bardzo dużo. Mniejsze zapotrzebowanie, przynajmniej takie zgłaszane do nas, więc wychodziliśmy z własną inicjatywą. Chociażby na przykład szukając w internecie domów dziecka na terenach zalanych i po prostu dzwoniliśmy tam z zapytaniem, czego potrzebują, na kiedy potrzebują i co jesteśmy w stanie im dostarczyć. Thank you.